Witajcie w drugiej części programu DNA Rynków, gdzie będzie o giełdach, gospodarkach i Twoich inwestycjach. Mam nadzieję, że się obudziliście, bo tak jak w kinach, rządzi przebudzenie mocy, tak na rynkach rządzi w tej chwili Fed i przebudzenie Fedu, który w końcu zdecydował się podnieść stopy procentowe o tych wszystkich konsekwencjach podwyżki Fedu. Mogliście usłyszeć w pierwszej części programu DNA Rynków, a w tej części będzie o tym, co czeka nas w tym tygodniu. A, i przy okazji, ja nazywam się Paweł Cymcyk i ten odcinek jest odrobinę trochę później z uwagi na urodzinowe porwanie, w którym musiałem niestety uczestniczyć. Ale mam nadzieję, że Wam to specjalnie nie przeszkadza, bo w poniedziałek akurat specjalnie ważnych danych gospodarczych praktycznie rzecz biorąc nie było. Więc poniedziałek możemy śmiało ominąć i iść do wtorku. Wtorek, gdzie będzie tylko praktycznie wzrost gospodarczy w Stanach Zjednoczonych. I to już nie pierwszy, drugi, ale trzeci Odczyt tego wzrostu gospodarczego. No i jak widać, ten trzeci odczyt miał być ostatni na poziomie 2%, teraz ma być na poziomie 1,9%. W sumie to niespecjalnie za dużo, ale to też niespecjalnie za mało. Praktycznie rzecz biorąc, 1,9 będzie poziomem, który absolutnie wszystkim wystarczy z punktu widzenia tego, jak się amerykańska gospodarka zachowuje. A więc wszystko w okolicy dwójki będzie traktowane przez Amerykanów jako dobra informacja. Zresztą amerykański FED podniósł stopy procentowe nie przez to, że bał się, aby ten wzrost był. Mniejszy. Gdyby było coś mniejszego niż 2%, istotnie niż 2%, na pewno Fed by o tym wspomniał. Nie wspomniał, więc nie ma się specjalnie czym. Przejmować. Tak samo jak niespecjalnie jest się czym przejmować na rynku domów w Stanach Zjednoczonych, bo ten rynek domów ostatnio radzi sobie wyśmienicie, a w środę będzie informacja o sprzedaży nowych domów w Stanach, które jak możecie zobaczyć od 2015 roku mniej więcej oscylowały w okolicach tych 500 tysięcy. Teraz jestem bardzo ciekawy, czy faktycznie ta zbliżająca się podwyżka już w listopadzie skłoniła część osób do przyspieszonego zakupu, żeby jeszcze skorzystać z tych niższych stóp procentowych i wykorzystać ten ostatni moment na zakup. Może się okazać, że sprzedaż w Stanach dom, Domów była uzależniona dokładnie od tej decyzji, która w sumie na długoterminową sprzedaż nie powinna mieć żadnego znaczenia. Jednak w środę warto rzucić na to okiem, bo już w czwartek, oczywiście dzień bez sesji, w czwartek wigilia i w piątek także nie ma sesji na giełdzie papierów wartościowych i ogólnie na świecie praktycznie nie ma sesji. Jedyną istotną informacją będzie w piątek inflacja z Japonii, konkretnie informacja, ile ta inflacja wyniosła, a wynieść 0,3% niewiele, ale jak na Japonii, Japońskie standardy to i tak dużo. Wszyscy, którzy inwestują w Japonii, powinni liczyć na tą inflację jak najwyżej. Bo im wyższa inflacja, tym oczywiście większa, dalsza pomoc Banku Japonii, który chce tą inflację widzieć gdzieś w okolicy 2-3%. Od tego obecnego poziomu to jeszcze prawdziwy kosmos, ale dlatego też Bank Japonii będzie drukował i kupował. O tym wszystkim, co kupował, mogliście usłyszeć w pierwszej części DNA Rynków. No a propos kupowania i sprzedawania, to jeżeli w 2015 roku poniosłeś stratę na akcjach, to pamiętaj, że 28 grudnia, dokładnie w poniedziałek, jest ostatni dzień na sprzedaż akcji, aby te straty. Ty, tudzież zyski. Rozliczyć jeszcze w 2015 roku. Poniedziałek to ostatni dzień na tą transakcję, a więc, jeżeli się spóźnisz, to wszystkie transakcje będą już na poczet 2016 roku. Co zatem w tym tygodniu jest najważniejsze? W tym tygodniu najważniejsze, oczywiście, będą święta. I z okazji tych świąt składam wszystkim życzenia spokojnych, wesołych świąt spędzonych w gronie najbliższym. A do tego mnóstwa prezentów pod choinką. Jeżeli byliście grzeczni, na pewno tych prezentów nie zabraknie. A jeżeli będziecie chcieli, Wiedzieć, co w tym tygodniu jeszcze się wydarzyło na rynkach, to spójrzcie kolejnie, koniecznie na PKB w Stanach Zjednoczonych, a także zwróćcie uwagę na Warszawski Parkie, który niestety przez optymalizację podatkową może być pod większą presją. Oczywiście to wszystko może przełożyć się na nasz portfel DNA rynków, który również będzie doświadczał pewnych zmian. Sprzedaliśmy już konkretne akcje i będziemy robili konkretne zmiany już za tydzień. W poniedziałek kolejne zmiany, a teraz możesz sprawdzić, co zmieniło się w portfelu DNA rynków, bo tam też zaszły. Zmiany. Jeżeli chcesz zobaczyć podsumowanie tego minionego tygodnia oraz podsumowanie całego 2015 roku, koniecznie zobacz DNA Rynków już w poniedziałek 28 grudnia. Tam o giełdach, gospodarkach i o tym wszystkim, co istotne dla Twoich inwestycji. Zatem nie przegap tego odcinka. Do zobaczenia, do zarobienia już w kolejnym odcinku.